Za co pan mi zabiera, znaczy co, nie wiem, jak pan stwierdził, że mam przycimione szyby? Skąd pan to wie? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Widać. Ale jak widać? Ale jak pan widzi? A może pan jest ślepy? Jak pan to widzi? Ma pan to zmierzyć? W tej chwili ma pan to zmierzyć? Pan nie jest osobą, która będzie mi wydawała polecenia. A pan nie będzie mi, nie. Czynności. Pan jest od stosowania się do poleceń, jest uprawniony do kontroli ruchu drogowego. Ale słucha pan. I na tym pan się skupi. Ja już panu mówię, pan nie wie, jaka jest przepustowość tych szyb, one nie są, one mają 75% i mnie to nie obchodzi. To co pan robi tutaj teraz, to jest niezgodne z prawem. Tak jest. Bo pan powinien mi zmierzyć te szyby, a pan ich nie mierzy. W sądzie się przyda. Pewnie, że się przyda. Bo pan mi tych szyb nie mierzył i pan mi zabiera dowód. Proste. Nie ma na oko. Na oko to chłop w szpitalu umarł. Niestety. Także jak się spotkamy w sądzie, to sąd to na pewno uwzględni. No. Że pan sobie tutaj będzie mi patrzył, że szyby. Moja szyba jest opuszczona, pan w ogóle nawet nie widział, że ona jest przyczepiona, a że pan ten samochód miesiąc temu widział, to mnie to nie obchodzi, że pan go widział. Bo wtedy to on mógł być, mógł być farbą pomalowany, mógł mieć szyby, a teraz ma czyste i koniec. Ale pan nie widział, jak pan to stwierdził? Pytam się, jak pan to stwierdził. No właśnie, no. Jak się zawodówkę przy zakładowo kończy, to się nie wie, co się robi, nie? Nie wiem, co pan kończył, nie pytam pana o szkole. Ale ja panu mówię, co pan skończył, bo ja widzę, jak pan się zachowuje i co pan tutaj zrobił, bo pan żadnych działań nie podjął, żeby mi zmierzyć szyby. Ma pan je zmierzyć. Albo tu zawołać samochód, który przyjedzie i będzie to mierzył. Rozumie pan? I co jeszcze ma pan zrobić? No. No. Ale jak? Ale co, jak? Jaki helikopter? Jest, tak? Helikopter? Ja, powie pan też helikopter, to się spotkamy. Wy nie będziecie ponad prawem, nie będziecie tutaj, nie wiem, Tego pan się kurczowo trzyma. Dobrze.